Dzień dobry, witajcie w trzecim już odcinku z cyklu Łukasz vs. Linux. Mój najpopularniejszy film na kanale to poradnik dotyczący optymalizacji Windowsa 10 pod gaming. Jestem pewny, że subskrybuje mnie część widowni, która nie może się doczekać filmu o optymalizacji Windowsa 11. I gracze chcą wyciągnąć absolutne maksimum ze swoich systemów, ze swoich komputerów. Tylko widzicie, jest jeden mały problem. A mianowicie nie zamierzam. Używać Windowsa 11. Podjąłem decyzję, by do końca 2024 roku, czyli daty kończącej wsparcie Windowsa 10, przejść na Linuxa. Ponieważ moim zdaniem Linux niedługo będzie najlepszym systemem dla graczy. I to stwierdzenie pomału staje się rzeczywistością. Jeżeli widzieliście moje poprzednie filmy z serii Łukasz vs. Linux, to zauważyliście, że spróbowałem trzech wersji, które reklamują się za łatwe w użyciu. I strasznie się na nich zawiodłem. Być może dlatego, że te trzy wersje Linuxa bazowały na jednej i tej samej wersji, która w ostatnich latach sobie nie radzi. I jest to Ubuntu. I to powoduje, że distra, czyli wersje, które próbują naprawić Ubuntu, nie bardzo sobie z tym radzą. A żeby było śmieszniej, to Ubuntu bazuje na innym distro o nazwie Debian który jest stworzony z myślą o serwerach, gdzie stabilność jest najważniejsza. Więc wyciągnąłem lekcje z przeszłości i postanowiłem zagłębić się dalej w arkana Linuxa. Po ostatnim filmie z tego cyklu zrobiłem sobie przerwę od Linuxa, bo Linux mnie bardzo zawiódł, choć widziałem potencjał na przyszłość. Więc dałem sobie kilka miesięcy, by znów spróbować swój sił. Kupiłem sobie specjalnie dysk NVMe, by zainstalować na nim kolejne distro i dać mu szansę. I muszę przyznać, że przez te ostatnie pół roku bardzo dużo się zmieniło na lepsze. Do takiego stanu, że Linux stał się w końcu moim głównym systemem operacyjnym. A Windows 10 jest dla mnie tylko i wyłącznie pomocnikiem w sytuacji, gdy jakieś urządzenie, np. Google VR, czy jakaś aplikacja lub gra nie uruchamia się na Linuxie lub na wirtualnej maszynie. Bo widzicie, Linux ma ten niesamowity feature, który pozwala nam uruchamiać gry i aplikacje z Windowsa. Tylko niewiele osób czytając to zdaje sobie sprawę z tego, że to, że uruchamia, nie znaczy, że wszystko. Są gry, które mają na przykład własny kernel anti-cheat, jak Valorant czy Warzone, które nie pójdą na Linuxie, dopóki ten anti-cheat nie zostanie stworzony pod Linuxa. Są aplikacje, na przykład pakiet Adobe czy Vegas Pro. Czy gogle VR, które nie są Valve Index, które nie działają i raczej nie będą działać przez jeszcze kilka lat, dopóki Linux nie będzie popularniejszy, a producenci tych gogli lub gier nie zauważą rynku w Linuxie? Łukasz ty debilu, a czemu nie chcesz Windowsa 11? No bo widzicie, jestem PC Gamerem nie niemal od urodzenia i będąc graczem nigdy nie miałem wyboru, musiałem mieć Windows, czy mi się to podoba czy nie. I w końcu dożyliśmy czasów, gdzie PC gaming jest ciekawy, bo Microsoft w końcu ma konkurencję. To oznacza, że obie strony mogą się poprawić. Steam Deck okazał się być wielkim sukcesem i Valve idzie mocno w to, by zainteresować studia do tworzenia gier z myślą o Proton, czyli zestawie narzędzi, które pozwalają uruchamiać Windowsowe gry na Linuxie. Nigdy nie przepadałem za tym, jak działa pulpir w Windowsie, ma on sporo restrykcji. I zabierane są kolejne ustawienia, pozwalające zmodernizować system do moich potrzeb. I tutaj Linux pokazuje swój największy pazur, ponieważ mogę sobie ustawić pulpit dokładnie tak, jak ja chcę, i nikt mi tej możliwości nie zabierze. Linux jest modularny, pod warunkiem, że się na tym znasz. <laughs> to możesz sobie dobierać moduły i je instalować według własnych preferencji. Ale ja i wy. Nie jesteśmy takimi nerdami, więc musimy polegać na tak zwanych dystrybucjach, w skrócie distrach. Bo widzicie, Linux nie ma tylko jednej wersji jak Windows, że tam mamy Home i ewentualnie Pro. To, nawet, to jest tak, tak naprawdę ta sama wersja, tylko jedyne co się zmienia, to inne funkcjonalności w środku systemu, tak? A tutaj mamy dystrybucję. Każda dystrybucja oferuje inne doznania. Inne oprogramowanie jest preinstalowane systemem. Jest inne środowisko pulpitowe, bo Linux ma wiele pulpitów do wyboru. Jest, są różne kompozytory graficzne, jest, więc wybór distra jest niesamowicie ważny dla nas, gamerów, którzy oczekują, że wycisną bardzo dużo ze swojego komputera. Żeby było śmieszniej, to tych Linuxowych dystrybucji jest ponad 3000, także good luck w poszukiwaniu i przetestowaniu ich wszystkich. A Linuxowi YouTuberzy mają kompletnie wysrane na nas, windowsowych, dawnych użytkowników, którzy myślą o przeniesieniu się na inny system operacyjny. Więc nie spodziewaj się od nich żadnych dobrych rad, ponieważ oni już nie pamiętają swoich pierwszych kroków z Linuxem. Ale prawda jest taka, że choć dystrybucji jest 3000, to w rzeczywistości są tak naprawdę tylko trzy główne dystrybucje, które oferują nam na tyle solidną podstawę. Że inne dystrybucje budują się na tych fundamentów i kierują swoją wizję. Te trzy główne distra to Debian, Fedora i Arch. Debian znany jest z tego, że jest niesamowicie stabilny, kosztem tego, że jest przestarzały. Jego oprogramowanie, biblioteki systemowe, narzędzia są jakieś rok, dwa lata w tyłu. Najpopularniejsze dziecko Debiana to jest Ubuntu, o którym już mówiłem, a najpopularniejsi wnuczkowie Debiana to jest na przykład Pop! OS, Zorin OS, Linux Mint czy Elementary OS. Moje doświadczenia z tymi dystrybucjami były słabe, co mogliście zauważyć na drugim filmie. Zorin, choć bardzo mi się podobał z początku, to na dłuższą metę mnie rozczarował swoją wydajnością i niestabilnością podczas na przykład streamowania. Kompletnym zaprzeczeniem Debiana jest Arch, który znany jest z tego, że operujesz na najnowszych, najświeższych wersjach programów bibliotek i narzędzi. Kosztem nie tyle niestabilności, co bardziej nieprzewidywalności. Użytkownicy Arch'a są trochę takimi królikami doświadczalnymi, ponieważ nieraz zdarzyła się sytuacja, że ktoś puścił update bez przetestowania go. To wielu użytkownikom Arch'a podniosło ciśnienie. Ostatni taki fajny przykład to aktualizacja biblioteki o nazwie Glipsy, która to spowodowała, że wszystkie gry używające Easy Anti-Cheat przestały działać. <laughs> I to budzi spory problem. Gdy mówimy o kompatybilności wstecznej, ponieważ Linux tak naprawdę to nie ma kompatybilności wstecznej. Poczujecie to, gdy będziecie chcieli zagrać w grę, która ma natywną Linuxową wersję i nie będzie się Wam odpalać. Popularne distra bazujące na Archu to Endeavour OS czy Garuda, a takie distro jak Steam OS 3, które wszyscy byśmy chcieli, żeby było najlepszym systemem dla graczy, tym systemem niestety nie będzie. Rzeczywiście SteamOS 3 bazuje na Archu, spoko, ale nie stosuje on filozofii Arch'a, by zawsze mieć najnowszy software. Arch na SteamOS jest na przykład teraz jakieś pół roku do tyłu. Więc jeżeli chcecie spróbować SteamOS na własnym komputerze w bardziej wypasionej wersji niż to co Valve oferuje, to warto spróbować coś co się nazywa Vine OS. WineSub to ulepszona wersja SteamOS 3, w której mamy automatyczne backupy systemu. Odblokowane pliki systemowe oraz system jest plug and play, który nie, więc nie wymaga on instalacji. Więc warto jest pobrać ISO, wypalić sobie na pendrive'a i zobaczyć, jak działa. No i mamy coś po środku, czyli Fedora, która w tym roku ma bardzo wysoką reputację wśród użytkowników Linuxowych. Fedora łączy pozytywy Arch'a i Debiana i jest idealnie po środku, a mianowicie ma dość nowe, testowane wewnętrznie oprogramowanie. A jeżeli masz być zacofany, to maksymalnie o 6 miesięcy, ponieważ co pół roku wychodzi duży patch do Fedory, który aktualizuje bardzo dużą paczkę oprogramowania. Fedora jest też dość stabilna jak Debian i do tego jest pionierem, jeżeli chodzi o dyktowanie innym dystrybucjom trendów technologicznych. Na przykład Fedora popchnęła technologię Pipewire lub Wayland do przodu. Domyślam się, że nic wam te nazwy nie mówią, ale uwierzcie mi, one są bardzo ważne. Fedora to naprawdę świetna podstawa. Niestety, dla nas, graczy ma jedną wadę, a mianowicie oferuje ten sam problem poinstalacyjny co Windows. Czyli system jest dość pusty na dzień dobry. A my przecież chcemy system, który jest lepszy niż Windows. System, który wie, czego oczekujemy, prawda? I ułatwi nam instalację aplikacji, których wszyscy gamerzy używają. I tutaj pojawia się najlepsza dystrybucja dla graczy: Nobara. Nobara to distro, które wykorzystuje Fedorę jako podstawę. I od siebie dogrywa masę optymalizacji i patchy, by osiągnąć największą możliwą wydajność. Na nobarze z łatwością zainstalujemy Discorda, Steam, Lutris, OBS Studio, używając jednego, dwóch kliknięć myszką. Czyli to nie jest pieprzenie się jak na Windowsie, że instalujesz system, musisz pobrać sobie Chrome z Microsoft Edge, bo nikt nie chce używać Microsoft Edge. Potem w Chromie wstukujesz OBS Studio, musisz wejść w Google, potem musisz wejść na stronę OBS Studio, potem szukasz przycisku Download, potem czekasz, aż ci się pobierze. Dopiero jak ci się pobierze, to musisz kliknąć w program instalacyjny, potem musisz zatwierdzić jako admin. Ja pierdolę. Tyle jest pierdolenia się, żeby coś zainstalować na Windowsie. A na Linuxie tego kompletnie nie musimy robić. Dwa kliknięcia i cyk, program jest już zainstalowany. Poza tym, Nobara ma bardzo wypasioną wersję OBS Studio z masą fajnych pluginów, które są już preinstalowane razem z programem, więc nie będziemy musieli manualnie ich instalować. Poza tym, Nobara posiada w OBS najlepszy encoder dla streamerów, jaki widziałem. Jest to GStreamer VAAP, który jest zajebisty. Bardzo niskie zużycie procesora, niskie zużycie karty graficznej. Ten encoder potrafi, potrafi czynić cuda. No. Niestety, z G-Streamer GStreamer VAAP jest ten problem, że tylko posiadacze karty Radeona mogą używać tego encodera, więc ja jeszcze nie, ale nie mogę się doczekać, żeby w końcu wymienić kartę na nowego Radeona 7000. Mam nadzieję, że będzie w dobrej cenie. No jest gotowa do instalacji DaVinci Resolve, Blendera. Możemy jednym kliknięciem zainstalować program do obsługi padów Xboxowych, jeżeli takiego mamy. Jest zainstalowany Overlay, który pozwala nam wyświetlać benchmarki na ekranie: liczbę FPS-ów w grze, temperatury. Możemy też globalnie zablokować FPS-y w grach dzięki temu programowi, tak jak możemy to zrobić na przykład w programie RTSS na Windowsie. Jest też wsparcie OpenRGB, czyli programu, który pozwala nam zarządzać RGB we wszystkich naszych urządzeniach w komputerze, zamiast ściągać 15 różnych aplikacji od naszych firm, które ten sprzęt tworzą. Jest zainstalowany pakiet biurowy OnlyOffice, który świetnie zastępuje płatny Microsoft Office i mógłbym tak wymieniać godzinami. Jeśli chcecie spróbować swoich sił z nobarą, to dostępne są trzy wersje do pobrania. Official, Gnome i KDE. Te wersje różnią się tylko i wyłącznie środowiskiem pulpitowym. Ja osobiście używam wersję KDE, bo można na niej zrobić coś, co ja sobie nazywam AeroTrick, o którym powiem później. KDE jest też używany w Steam Decku, więc spodziewam się porządnego wsparcia. Gnome używa środowiska pulpitowego Gnome, a Official to pulpit gnom plus kilka dodatkowych wtyczek do gnoma, aby system wyglądał bardziej jak Windows Vista, Windows 7. Więc zapraszam do pobierania nobary, ale zanim zaczniecie pobierać nobarę, to ostrzegam, że po pierwsze Linux to nie Windows. Tu się pewne rzeczy robi inaczej. Na przykład chcesz. Otworzyć men menedżer zadań skrótem klawiszowym na Windowsie wstukujesz Ctrl Alt Delete Albo Shift Ctrl Escape A na no, bara KDF musisz wcisnąć ctrl Escape na przykład. Musisz się tego nauczyć albo sobie zbindować na stare bindy, jeżeli ci to odpowiada. Więc nie oczekuj, że Linux na dzień dobry to jest, będzie jeden do jednego kopia Windowsa. Tutaj po prostu wiele rzeczy jest zrobionych lepiej, ale są też rzeczy, które są zrobione gorzej niż na Windowsie i musisz z tym żyć niestety. Po drugie, nie każdy sprzęt, który posiadasz w komputerze, ma sterowniki pod Linuxa. Karty przechwytujące Elgato miksery audio jak GoXLR nie mają takich sterowników, więc nie będziesz mógł ich używać. Myślę, że to jest dość logiczne. Po trzecie, jeżeli używasz pakietu Adobe, Linux nie jest dla Ciebie. Jest opcja uruchomienia Photoshopa przez y, narzędzie kompatybilności Windowsowej Vine, ale jest to metoda bardzo hakerska i mi osobiście nie udało się ogarnąć jeszcze tego do dzisiaj, bym miał funkcjonujący w pełni Photoshop na Linuxie. Po czwarte, jeżeli grasz w popularne strzelanki online lub ciągle ziomeczki zapraszają Cię do grania w jakąś betę nadchodzącej strzelanki albo polegasz na grach z Xbox Game Pass, to zapomnij o Linuxie. Nawet nie interesuj się nobarom, bo nie będziesz mógł korzystać z tego wszystkiego. Antycheat nadal jest problemem w wielu grach, choć ta sytuacja się poprawia z miesiąca na miesiąc na stronce areweAticheat.com Możesz zerknąć, czy twórcy włączyli anti na Linuxie czy nie. Kilka popularnych gier, które działają na Linuxie i możemy w nie grać bez żadnych problemów to Apex Legends, Battlefield 5, Halo Infinite, Shutterline, Rock Company, Overwatch 2, czy MultiVersus. Po piąte, to że Linux potrafi odpalić gry z Windowsa, nie oznacza, że odpalisz każdą grę, jaka istnieje. Niektóre gry używają strasznie dziwnych bibliotek albo mają swój własny silnik. To bardzo utrudnia kompatybilność. Niektóre gry uruchamiane przez Proton działają, ale na przykład przerywniki filmowe już nie, bo mają jakiś dziwny kodek. Dlatego ja osobiście trzymam dwa systemy na komputerze. Na jednym, mniejszym dysku mam Windowsa 10, którego używam do VR i do kilku gier, które na Linuxie jeszcze nie działają. I co ciekawe, w większości są to gry Ubisoftu, nie wiem dlaczego. A na większym dysku mam zainstalowaną nobarę. Chcesz się dowiedzieć, jakie gry ze Steam'a działają na Linuxie z Twojej biblioteki? Możesz wejść na stronę protondb.com, zalogować się tam i kliknąć i zobaczyć, jakie gry z Twojej biblioteki mają jaką rangę. Brązową, srebrną, złotą, platynową czy czerwoną, czyli rangę, że nie działa wcale. Ja, na przykład, stałem się ogromnym fanem gier niezależnych, indyczków, i zdecydowana większość gier, w które ja gram. Działają na Linuxie. Jeżeli gra ma rangę platynową, to działa tak samo lub nawet lepiej jak na Windowsie. Po prostu pobierasz, ustawiasz sobie narzędzie kompatybilności, klikasz gra i wszystko śmiga. Złota ranga oznacza, że gra chodzi od początku do końca, ale możliwe, że będziesz musiał coś zmienić w konfigu gry albo dopisać jakiś parametr startowy. Srebro i brąz to gry, które chodzą bardzo eksperymentalnie i nie dają Ci 100% gwarancji, że przejdziesz ją od początku do końca. Szósty problem z Linuxem, który, który może Was odrzucić od instalacji, to oczywiście bagi. No, zawsze są bagi, wszędzie są bagi. Nie ma systemu idealnego, czasami coś się wysypie. Na przykład w KDE miałem błąd, gdzie jak stworzyłem kilka mniejszych pasków start, bo tak, możesz to zrobić, jest pełna wolność na Linuxie, to te paski start biły się ze sobą o terytorium i ciągle zmieniały rozmiar. Miałem też bug, który zamrażał mi cały pulpit, gdy chciałem dodać nowy widżet. I z tego co wiem, to jest bug, który istnieje w wersji 5.25.5 KDE Plasma i czeka, aż Nobara zaktualizuje do nowej wersji. Miałem też bug, że przycisk wyłącz system się skraszował i nie mogłem go wyłączyć bez użycia terminala, co było strasznie śmieszne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No więc, zanim zaczniecie się śmiać, że Linux jest broken, to przypomnę tylko ile afer było z aktualizacjami Windowsa, które niszczyły ludziom dyski twarde, wiwki, drukarki nie tylko, nie mówiąc o tym, że bardzo często nawet nie jesteś w stanie znaleźć przyczyny tego problemu i zostawiają Cię z niczym innym, a zamkniętym tematem na forum. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcesz grać na Linuxie, to spodziewam się od Ciebie przynajmniej dysku SSD. Linux potrafi działać lepiej niż Windows, to, no, to jest prawda. Ale żeby móc to osiągnąć, to musisz mieć w miarę nowy komputer. No i tutaj panuje ogólna zasada, że NVIDIA się. I lepiej na Linuxie iść full team AMD. No, dobra Łukasz. Mimo tych wad, przekonałeś mnie. Jak to zainstalować? Już mówię. Na Windows pobieramy programik Balena Etcher. Jest w pełni darmowy. Ściągamy ISO systemu ze strony nobara-project.org. Polecam wersję KDE, bo dużo odniesień w moim filmie będzie do stricte wersji KDE. Otwieramy programik Balena Etcher i wykonujemy proste trzy kroki. Wpinamy pustego pendrive'a, który ma przynajmniej 8GB powierzchni. Wybieramy ISO, które pobraliśmy i klikamy Start, czy tam Install, czy tam Flash. I czekamy kilka minut, aż się cała operacja wykona. W międzyczasie musimy zwolnić miejsce na dysku, na tego Linuxa naszego. Więc w Windowsie wchodzimy w zarządzanie komputerem i manager dysków. Wybieramy dysk, z którego partycji chcemy zabrać trochę giga. Albo, jeżeli zamierzacie tak jak ja, zrobiłem wpiąć nowy pusty dysk na Linux, to nic nie musicie robić na Windowsie. Ja na przykład mam jeden mały dysk, na którym jest zainstalowany Windows, drugi większy dysk, na którym mam gry na Windowsie i jeden największy dysk, gdzie mam NoBarę. Żeby było śmieszniej, to mam jeszcze jeden mniejszy dysk, na którym trzymam rzeczy, które chcę współdzielić między te dwa systemy. Więc mam tam na przykład folder z muzyką albo z filmami, albo plikami, których potrzebuję do streamów. Gdy będzie gotowe, restartujemy komputer i spamujemy klawisz delete na klawiaturze, by włączyć BIOS. No i tutaj w zależności od tego, jaki macie BIOS, szukamy opcji odpowiedzialnej za boot order, boot loader, coś w ten deseń. I zaznaczamy, by system uruchomił się z pendrive'a, który może mieć różną nazwę, bo każdy ma innego pendrive'a. I naszym oczom ujrzymy boot loader nobary, który nazywa się grub. Grub może nam nawet pokazać aż trzy wersje nobary. Jeżeli macie Windowsa zainstalowanego na innej partycji w formacie GPT, to ujrzycie też opcję uruchomienia Windowsa, więc Dual Boot jest gotowy na dzień dobry. Dlaczego są aż trzy nobary, zapytacie? Ponieważ te trzy opcje pokazują nam wybór pomiędzy trzema ostatnimi wersjami jądra systemu, ponieważ na Linuxie jądro systemowe jest regularnie aktualizowane. By wdrożyć sterowniki sprzętowe, optymalizacje i inne. Więc, jeżeli z jakiegoś powodu jądro nie chce się uruchomić w wyniku jakiejś usterki, to zawsze możesz cofnąć się o wersję, którą używałeś wcześniej. Linux ma to fajne, że można pobawić się systemem przed jego instalacją i zobaczyć, czy podstawowe komponenty, jak audio czy Wi-Fi, działają jak należy. Instalacja jest banalnie prosta do momentu wyboru dysku instalacyjnego. Uważnie wybieramy dysk lub partycję, na której chcemy zainstalować system, ponieważ w przeciwnym razie usuniemy to, co na tym dysku lub partycji było. Po instalacji ujrzymy ekran logowania, i na dole ekranu możemy znaleźć przycisk, który pozwala nam wybrać sesję, z której chcemy skorzystać. Do wyboru jest X11 lub Wayland. X11 to stary, ale działający dziadek, a Wayland to nastolatek, który dopiero się uczy w techlocki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Wayland działa, to zalogujcie się przez Wayland. Tylko pod warunkiem, że nie macie karty graficznej Nvidia, bo od razu Wam mówię: Wayland i Nvidia to nie jest dobre połączenie. Jeżeli napotkacie problemy przy Wayland, to zawsze możecie zalogować się, wybierając sesję X11, z której ja personalnie korzystam i nie mam z nią żadnych problemów. Ostrzegam, żeby nie było zdziwienia. Wayland wymusza synchronizację pionową, ale za to wspiera zmienną częstotliwość ekranu przy wielu monitorach. Natomiast przy X11 warto mieć wielokrotność częstotliwości monitorów, jeżeli macie więcej niż jeden monitor, np. 60 i 120 Hz albo 120 i 240 Hz, ale nie 60 i 144 Hz albo 75 i 120 Hz, bo możecie napotkać niestabilne tempo wyświetlania obrazu. No na bardziej nie musisz się martwić o sterowniki do kart graficznych, zawsze będziesz na najnowszej wersji. Ale jest mała pierdoła dotycząca sterowników graficznych NVIDII, a mianowicie z każdą dużą aktualizacją sterowników resetują się ustawienia monitorów. Więc jeżeli masz monitor 144 Hz na przykład, to po każdej aktualizacji częstotliwość resetuje się do 60 Hz. No Bara to pierwsze distro, przy którym ani razu nie musiałem użyć terminala, aby coś zrobić. Ale ponieważ lubię terminaly, to z niego korzystam. Na przykład do szybkiej aktualizacji systemu i oprogramowania. Terminal jest w pełni opcjonalny i używany jest głównie do saportu, jak coś się wysypie, bo tak jest po prostu łatwiej. To, co jest fajne w Linuxie to to, że jest tutaj darmowy App Store, którego nazwa jest zależna od tego, jakiego używamy pulpitu. Na KDE jest to Discover, czyli Odkrywca. I ten App Store jest Twoim centrum instalowania niezawirusowanych aplikacji na system. Tutaj możesz zainstalować program dwoma kliknięciami, tak naprawdę. Jeżeli programu, którego szukasz w App Store nie ma, to dopiero wtedy otwierasz przeglądarkę i szukasz go w Google. Nobara bazuje na Fedorze, więc szukając programu w przeglądarce, szukamy wersji pod Fedorą. Discover pozwala nam wybierać źródło, z którego chcecie zainstalować aplikację. Ja ogólnie traktuję zasadę, że jeżeli jest do wyboru źródło Nobara, to instaluję wersję Nobara. Powiem, że jest to jakaś stuningowana wersja programu pod nasze distro. W przeciwnym razie zawsze wybieram najnowszą wersję, więc najczęściej jest to Flatpak. Flatpak jest spoko, bo odpala apkę w izolatce, przez co nie może zniszczyć nam systemu. Natomiast ma tą wadę, że są limity i restrykcje funkcjonalności oraz Flatpaki ważą więcej niż inne wersje pakowania aplikacji. Ponieważ Flatpak musi załączyć wszystkie biblioteki, z których aplikacja korzysta, a apka spakowana pod Fedorę bazuje na bibliotekach, które są wbudowane w system. No i na przykład taki skromny Discord w wersji Flatpak waży prawie 400 MB. Więc zainstalujcie 10 takich Discordów w wersji Flatpak. I już nie macie 4 GB na dysku. Jeżeli Flatpak sprawia Wam problemy, to możemy odinstalować aplikację i zainstalować wersję pod Fedora i zobaczyć, czy coś się zmieniło. To teraz czas na ogólną sekcję porad, trików i tipsów. Zacznijmy od polskiego słownika sprawdzania pisowni, ok? KDE i GNOME mają polskie wersje językowe, ale z jakiegoś powodu nie dołączają polskiego słownika. W tym celu użyję terminala, by szybko to zmienić. Wystarczy wpisać linijkę sudo dnf install handspell i zatwierdzić. Co to w ogóle ta linia oznacza? Bo nie wytłumaczyłem też wcześniej. Sudo oznacza wykonanie operacji jako admin. Dnf to manager oprogramowania Fedory z którego ściągamy paczki. Install oznacza, no wiadomo, instrukcję zainstaluj proszę, tak? Czyli odwołujemy się do dnf, żeby zainstalował aplikację. A HanspelPauza.pl to nazwa paczki narzędzia, który w tym przypadku jest słownikiem. Teraz wchodzimy w ustawienia systemowe, szukamy zakładki ustawienia regionalne i zakładki słownik lub sprawdzanie pisowni. I z listy dostępnych języków wybieramy polski. Wrócę jeszcze na chwilę do tego App Store. Discover, czyli odkrywca, będzie nas informować o aktualizacjach systemu i oprogramowania. I na pewno zauważycie, że czasami wywali wam błąd. O np. braku uprawnień lub konflikcie paczek, co uniemożliwi wam aktualizację. Niestety, Discover oraz GNOME Software nie mają pełnych uprawnień i dlatego proces aktualizacji się zatrzymuje. A że program nie był testowany przez normalnych ludzi, to nie ma opcji uprawnień, tylko po prostu się zatrzymuje i chuj. Dlatego przed wyłączeniem komputera, ja na przykład otwieram sobie terminal. Jedną komendą aktualizuje system. Nobara posiada taki mały programik powitalny w formie skryptu, który otwiera terminal i wpisuje za ciebie komendy służące za aktualizację. Ale ten skrypt uruchamia terminal wyposażony w środowisko pulpitowe. A ja osobiście używam innego terminala o nazwie Kitty, więc ja tej apki nie używam, bo wolę wpisać po prostu komendę w Kitty. Żeby nie wpisywać długiej linijki aktualizacyjnej za każdym razem, stworzyłem sobie alias. Alias to takie zastąpienie wyrażenia A wyrażeniem B. Więc zamiast pisać długie komendy za każdym razem, wpiszemy jedno słowo, które nam uruchomi te komendy. W tym celu otwieramy menedżer plików, wchodzimy w nasz katalog domowy, naciskamy w prawym rogu na trzy kropeczki i zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki. Od teraz będziemy widzieć wszystkie ukryte pliki, które na Linuxie oznaczone są kropką na początku nazwy. Teraz szukamy pliku .bashrc lub .zshrc w zależności od tego jakiej powłoki konsolowej używacie. Domyślnie jest to bash, ja używam zsh, więc pokażę Wam mój zshrc, ale zasada jest ta sama. Otwieram plik edytorem tekstu. Gdzieś na samym dole dopisujemy linijkę Alias UPD równa się i otwieram cudzysłów. I w nim wpisuję sudo, DNF, update, dwie pauzy, refresh. Potem daję 2 Ampersanty, sudo, DNF distro pauza, Sync, dwie pauzy, refresh. I znowu dwa ampersanty, flatpak, update i zamykam cudzysłów UPD. To nasz nowy skrót, nasze nowe słówko, które po wpisaniu w konsolę uruchomi trzy komendy, które mają na celu synchronizować oprogramowanie i aktualizować je. Chcecie inne słówko? Śmiało, możecie zamiast UPD sobie wpisać na przykład dupa. Jak wpiszecie w terminal dupa, to system zacznie się aktualizować. Analogicznie możecie tutaj wpisywać swoje własne skróty, jeżeli używacie jakiś komend w terminalu regularnie. Nobara względem Linux Mint czy Zorin OS działa zdecydowanie lepiej, mając na myśli gaming i streaming. Mogę streamować dokładnie tak samo jak na Windowsie, z tymi samymi ustawieniami oraz scenami. Natomiast warto, żebym wspomniał, że niektóre warstwy, które przenosimy z Windowsa na Linux, nie istnieją. Na przykład Tekst GDI Plus jest tylko na Windowsie. By ominąć ten problem, polecam pobrać wtyczkę do OBS Studio o nazwie Tekst Pango która umożliwia cross platformowe wyświetlanie tekstu w OBS-ie. Ja na przykład przeniosłem na Windowsie wszystkie warstwy tekst GDI Plus na Pango i z łatwością zimportowałem wszystkie moje sceny do OBS Studio na Linuxie. Musiałem tylko usunąć podgląd pulpitu, przechwytywanie gier oraz kamerkę internetową. Choć domyślnie OBS na Linuxie nie posiada przechwytywania gier, to Nobara dołącza plugin, który dodaje taką funkcję. Ale, żeby gra była przechwytywalna, musimy dopisać komendę startową do gry, która się zwie obs PAUSA game capture. Ten parametr startowy pozwala OBS-owi uzyskać uprawnienia do przechwycenia gry. Więc, w odróżnieniu od Windowsa, nie musicie zastanawiać się, czy OBS przechwyci wam tą grę, czy nie, i tak czekacie, jak dybile przez. Pół minuty, aż się w końcu ta gra w OBS-ie pokaże. A na Linuxie wystarczy wpisać ten parametr startowy i na 100% gra się przechwyci w OBS-ie. I tutaj od razu też fajny tip Wam sprzedam, drodzy streamerzy. Otóż w App Store jest taki program, który nazywa się Easy Effects, który pozwala nam nakładać efekty na audio, czy to mikrofon, czy system, czy konkretna aplikacja. Easy Effects pozwala nam zmieniać parametry, ustawiać equalizer, DSR, kompresor i wiele innych ciekawych wtyczek. Na Windowsie ściągaliśmy Reapera, voice beater bananę, albo kupowało się prawdziwy mixer, albo używało się gotowych w obs wtyczek. A na Linuxie wystarczy pobrać Easy Effects, wybrać mikrofon, słuchawki, załączyć efekty i ustawić, by program uruchamiał się zawsze z systemem. Teraz wystarczy w OBS ustawić źródło audio, np. mikrofonu jako Easy Effects i proszę bardzo, nasz mikrofon przechodzi przez efekty i nasi widzowie to słyszą To samo z Discordem, możemy ustawić Easy Effects w każdej aplikacji Żeby było śmieszniej to ja jadę na niemal domyślnych ustawieniach wtyczek bo się za bardzo na tym nie znam Jedyne co zmieniłem to słowaki EQ I bardzo ważna rzecz Kolejność efektów ma znaczenie więc najpierw powinniście obrobić dźwięk, by brzmieć lepiej, a dopiero na samym końcu dodać odszumianie. Raz zdarzyła mi się dziwna sytuacja, że Easy Effects przestał działać w momencie, gdy gra, w którą grałem, posiadała VoIP. Naprawiłem to, otwierając program Easy Effects i włączając i wyłączając podsłuch tym małym przyciskiem w rogu. Do Easy Effects znalazłem taki fajny add-on, który pozwala nam włączyć normalizację dźwięku, na przykład w odtwarzaczu muzycznym. Co to jest zapytacie? No, załóżmy, że chcecie, by piosenki lub film na streamie leciały z tą samą głośnością zawsze. I ten projekt na GitHubie robi dokładnie to. Możemy pobrać paczkę presetów, klikając przycisk code i download zip. Po czym skopiować ten jeden plik JSON do folderu w naszym katalogu domowym w folderze .config/easyeffects/output. Teraz w Easy Effects w zakładce Output, wyjście, klikam z lewej Profile i ładuję Loudness Equalization, bo tak nazywa się ten preset. Obok przycisku Load jest ikonka Save, która pozwala nam zapisać obecne efekty w tym profilu. Warto mieć jakiś backup, prawda? Jeżeli używacie słuchawek, to warto jako ostatni efekt do tej dużej listy z tego presetu dodać efekt o nazwie CrossFeed i wewnątrz CrossFeed wybrać coś, co się nazywa JMAR. Zapomniałem dodać, że w Easy Effects w referencjach powinniśmy mieć zaznaczone Launch Service at System Startup. Odznaczmy opcję poniżej i wybierz Proces All Input Streams. Chyba, że masz kilka mikrofonów. A efekty chcesz nałożyć tylko na jeden. Jeśli zaznaczysz proces all output streams, to to oznacza, że każdy program będzie używać normalizacji domyślnie. Ogólnie na Linuxie bardzo dużo wpisuje się w parametry startowe gry. Ja na przykład do każdej gry na Steam wpisuję game mode run, HAD, obs game capture, dxvk async one, %command%. Co te określenia oznaczają? Game mode run Uruchamia tryb gry w Linuxie. To takie narzędzie, które odpala system w trybie wysokiej wydajności podczas grania. My sobie za chwilę stuningujemy game mode, by wyłączył nam kompozytor w KDE, czyli taki odpowiednik Aero w Windowsie 7, o którym mówiłem wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na Windows 7, by gry w trybie okienkowym, pełnoekranowym, czyli borderless, nie miały spadku FPS-ów i opóźnienia myszy. Jak to jest obecnie w Windows 8, 10 i 11, wyłączało się efekty Aero i na KDE możemy zrobić dokładnie to samo. Jak to zrobić? Opowiem za chwilkę. MangoHud to narzędzie, które wyświetla fps -y i temperatury wewnątrz gry. W programie GoOverlay, który mamy w systemie, możemy zarządzać tym, co MangoHud ma wyświetlać na ekranie. Niestety w niektórych grach, np. w Rising Storm Retorchestra 2, Mango kraszuje kraszuje grę. Więc jeżeli zauważycie, że coś jest zgromnie tak, to spróbujcie ją uruchomić bez Mango Hat. OBS Game Capture już mówiłem, pozwala nam przechwycić grę w OBS-ie. DXVK Async Równa się 1 to taki bajer optymalizacyjny, który dostępny jest w Proton GE, o którym znowu opowiem później. Procent Command Procent to taki Joker który jest zastępowany masą systemowych zmiennych jakie wdraża Proton i Nobara do gry Ogólnie przyjęta jest taka reguła, że przed command wpisujemy systemowe komendy a po command wpisujemy komendy z gry na przykład nie wiem Skip Intro albo Refresh 120 albo Pauza Console jak w się. To jeszcze co do tego Game of. Jeżeli tak jak ja używacie pulpitu KDE to możemy ręcznie wyłączyć kompozytor w trakcie grania. I to zamierzam wdrożyć do narzędzia Game Mode. Wchodzę do folderu usr, to nie jest user, by the way, to jest folder usr share Game Mode. I otwieram plik gamemode.ini programem tekstowym. I na samym dole klejam te linijki tekstu, które znajdziecie w opisie tego filmu. Te linijki spowodują, że uruchomienie Game Mode wyłącza tymczasowo Kompozytor i włączy go, gdy grę zamkniemy. Dzięki temu możemy, tak jak na Windows 7, grać w Borderless, tak jakby to był prawdziwy fullscreen. Nie mamy żadnego opóźnienia myszy, żadnej blokady 60Hz, nic z tych rzeczy. Kompozytor sam w sobie to jest taki bajer, który nam daje ładne widoczki, animacje i takie pierdowy w systemie. No i oczywiście próbuję też wyeliminować screen tearing, wdrażając vising. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to możemy ręcznie go włączyć lub wyłączyć, używając kombinacji klawiszy Shift Alt F12. Warto sobie to gdzieś zapisać. DXVK Async to metoda na ominięcie czkawek w grach trójwymiarowych. Gdy DXVK dostanie patch 2.0, Async zostanie usunięty z Proton GE, ponieważ nie będzie on już potrzebny. Jeżeli gra, którą próbujecie ma mocne czkawki w wyniku kompilacji shaderów, co jest najbardziej zauważalne w grach esportowych oraz grach open world, to możecie dopisać przed %command% dxvk podłoga async równa się 1. I jako narzędzie kompatybilności gry wybrać Proton GE. A co to jest Proton GE? Gdzie ja to znajdę Łukasz? No, Proton GE to jest ulepszona wersja narzędzia Proton, którą prowadzi sam twórca Nobary, czyli Glorious Egrol. Dzięki tej stuningowanej wersji możesz zagrać na Linuxie w gry przed oryginalną wersją Protona. Możecie też użyć DXVK Async. Jest większa, ale za to bardziej eksperymentalna kompatybilność gier. Więcej gier posiada funkcjonujące cutscenki w, oraz GE posiada wbudowane wsparcie AMD FSR, czyli narzędzia, które pozwala nam grać w niższej rozdzielczości, tak, jakby to była oryginalna rozdzielczość monitora, co jest świetną technologią, gdy mamy słabszy komputer. Jeżeli gra nie posiada w sobie FSR lub DLSS, to by skorzystać z systemowego FSR, musimy uruchomić grę w trybie ekskluzywnego pełnego ekranu, tym razem nie Borderless. I wystarczy w grze zmniejszyć rozdzielczość, a FSR zacznie czynić cuda. Jeżeli chcecie zwiększyć jakość obrazu w technologii FSR, to jako parametr startowy. Przed, procent, command, procent, musimy wpisać wine, podłoga, fullscreen, podłoga, fsr, podłoga, mode równa się ultra. Czyli ustalamy profil fsr jako ultra. Domyślnie Steam pokazuje nam tylko gry, które posiadają Linuxową wersję, co jest strasznie głupie. By to zmienić, wchodzimy w ustawienia Steam. W zakładce Steam Play włączamy Steam Play dla obsługiwanych produktów. Oraz Steam Play dla wszystkich pozostałych produktów. Jako domyślne urządzenie kompatybilności wybieramy Proton Experimental. Dlaczego nie ustawiamy Proton GE? Zapytacie, skoro Proton GE jest taki zajebisty. Ponieważ Steam jest głupi i nie pozwala ci tego zrobić. Gdy ustawimy inne narzędzie niż oficjalny Proton, to po restarcie Steam'a ta opcja się wyłączy. I teraz bardzo ważna uwaga. Steam z jakiegoś powodu nie pokazuje jasno i wyraźnie czy gra, którą aktualnie pobierasz ma Linuxową wersję, czy nie i żeby się tego dowiedzieć możemy zerknąć w pliki gry czy jest tam plik .so albo plik .sh czy jest może plik .exe jak na Windowsie ogólnie jak wspominałem na początku filmu Linux nie bardzo jest miły w stosunku do kompatybilności wstecznej i to oznacza, że jeżeli jakaś gra dostała wersję Linuxową, i od lat nie jest aktualizowana, to prawdopodobnie jej nawet nie uruchomicie. Dlatego ja osobiście zawsze używam Protona. Nieważne co. Nawet jeżeli gra ma Linuxową wersję, I don't care, używam Protona. Chyba, że gra nie uruchamia się na protonie, na przykład zbugowany CSGO nie działa na protonie, to dopiero wtedy uruchamiam prawdziwą wersję Linuxową. Przykład podaję z góry. Insurgency, moja ulubiona strzelanka militarna z 2014 roku Insu nie odpala się na nobarze, jeżeli nie usuniemy pliku libgcc, który jest w folderze bin gry Usunięcie tego pliku spowoduje, że gra użyje libgcc z systemu, a nie z tego folderu bin Dlatego warto zaglądać na stronę protondb.com, jeżeli jakaś gra sprawia Wam problemy bo tam w komentarzach możecie znaleźć wiele porad Warto, żebym powiedział głośno, że gry uruchamiane przez Proton czasami mają problem z alt-tabowaniem, co skutkuje najczęściej zamrożeniem gry. Dlatego taka gra w Borderless bez kompozytora to świetne obejście problemu. W naszej nobarze mamy zainstalowany domyślnie programik o nazwie ProtonUp Pause QT. Ten programik pozwala nam pobierać ProtonGE, Lux Torpedę i Wine GE do Steam'a i Lutrisa. Niestety nie ma autoaktualizacji tych narzędzi, więc musimy pobierać je ręcznie i ręcznie je usuwać, jeżeli ich nie używamy. To oznacza, że przed każdym uruchomieniem gry warto jest zerknąć jakie mamy ustawione narzędzie kompatybilności. Jak już mówiłem Linux to nie Windows, łatwo się przyzwyczaić. Otwieramy Proton App z pola Install For wybieramy program, dla którego chcemy zainstalować Runner na ten przykład wybieram Steam Następnie klikam Add Version i wybieram najnowszą wersję z listy i klikam Install. Teraz wystarczy zrestartować Steam i Proton GE pojawi się na liście narzędzi kompatybilności. Ten programik pozwala nam zainstalować też inne narzędzia niż Proton GE, na przykład Lux Torpeda. Lux Torpeda to narzędzie skierowane do starych retro gier komputerowych, które używają starych silników graficznych. Wiele takich gier można uruchomić na nowych silnikach stworzonych przez fanów. I te nowe silniki mogą posiadać natywną Linuxową wersję gry. Więc to co Lux Torpeda robi, to szuka nowocześniejszej wersji silnika i ściąga nam Linuxową wersję gry. Ponieważ ze starymi grami jest taki problem, że proton czasem słabo sobie radzi. Kilka przykładów gier, których możemy użyć z Lux Torpedą to trylogia Quake, Morrowind, oryginalne Dumy, Duke Nukem 3D, Blood, Heretic Hexen, Gothic. Ion Fury, nowa gra, niby stary silnik, Roller Coaster Tycoon 2, RuneScape, Stalker i tak dalej. Pełną listę wspieranych gier można znaleźć na stronce lux -dev Link do tej strony oczywiście w opisie. Ale Łukasz, Łukasz, chwila, moment, bo Ty tak ciągle gadasz o tym Steamie, a ja mam gry na Epiku, Battle Ubisoft Launcherze. Czy to oznacza, że nie mogę w nie zagrać na Linuxie? Otóż możesz. Część gier zagrać oczywiście, używając innego ranera. Ranerem nazywam zestaw narzędzi, który pozwala łatwo uruchomić Windowsową grę lub aplikację. Do gier Steam używamy głównie Proton, Proton GE lub Storpada. A do gier spoza poza Steam używamy wine, Cafe lub Wine GE który osobiście najbardziej Wam rekomenduję z tej listy. Do gier z Epic Game Store polecam programik Heroic Game Launcher. Heroic pozwala nam wewnątrz siebie pobrać Vine GE, czyli ulepszony runner, aktualizowany przez twórcę nobary. Do gier z innych platform polecam program Lutri's, który jest preinstalowany z systemem. Ale zanim zacznę o nim opowiadać, to koniecznie wejdźcie w opcję Lutri's i w zakładce Global Options włącz. Prefer System Libraries. Możemy też tutaj włączyć game mode od razu, więc nie będziemy musieli wpisywać komend startowych jak na Steamie. Lutris to technicznie nasze wielkie centrum gier w jednym miejscu. Możemy w nim zainstalować launcher jak Origin, EA Desktop, BattleNet, Ubisoft Connect itd. Możemy też instalować gry, które nie potrzebują launchera oraz gry, które mamy na swoich płytkach albo mamy pobrane pliki. Lutris ma małą wadę że czasem coś się wysypie przy instalacji. Powodem tego wysypywania się jest to, że jeżeli gra lub aplikacja dostaje aktualizację, to skrypt instalacyjny powinien też być aktualizowany. I na przykład skrypt od Photoshopa nie działa, bo osoba go nie aktualizuje, a linki do pobrania są już martwe. Lutris pozwala nam synchronizować konto Ubisoft Connect, GOG czy Origin, by widzieć wszystkie gry z tych kont w bibliotece Lutrisa. Ale ta integracja jest głupia. Jeżeli łączysz się ze sklepem, który i tak wymaga tego sklepu do działania. Więc połączenie konta Ubisoft Connect oznacza, że instalacja gry z listy za każdym razem zainstaluje Ubisoft Connect. Więc jak będziesz mieć 5 gier, to oznacza 5 kopii Ubisoft Connect. Więc osobiście odradzam ten krok. Dopóki sklep nie jest DRM Free, na przykład jak jest GOG czy Amazon Prime Gaming, śmiało synchronizujcie swoją bibliotekę. Bo wiecie, że nie będzie się wam ściągał launcher za każdym razem. Lepiej po prostu zainstalować launcher, którego normalnie używamy na Windowsie i w nim po prostu pobierać gry, jakbyś, no, używał Windowsa. Co do tych innych launcherów, to sprzedam wam kilka wskazówek. Po pierwsze, warto wyłączyć nakładkę w Ubisoft Connect i Origin. Lepiej zainstalować EA Desktop App niż Origin. Dlaczego? Ponieważ Origin ma taki głupi bug na linuksie Gdzie próbuje masowo wysyłać logi na dysk co może wywołać regularne wczkawki podczas ładowania np. terenu na mapie Trzecia wskazówka Linux udaje w tych apkach że masz Windowsowy dysk C I zalecane jest Nie zmienianie domyślnej lokalizacji instalacji Choć launcher pokaże Wam dysk C, to tak naprawdę te gry będą pobierane na dysk systemowy no bary. No i czwarta wskazówka Niektóre launchery mają problem poprawnie się zamknąć Jeżeli nie chcesz już używać jakiegoś programu, w Lutrisie naciśnij STOP Co zabije cały proces Lutris posiada ogromną bibliotekę skryptów instalacyjnych dla gier W szczególności gier retro Wystarczy wpisać grę w wyszukiwarkę, a skrypt pokaże Wam tą grę zainstalować Niektóre gry mają wypasione skrypty, które na przykład pobierają mody albo patche na widescreen. Dlatego warto jest poczytać, co dany skrypt robi. Jeżeli skrypt jest generyczny i nic wyjątkowego nie robi, to jest bardzo duża szansa, że nawet nie musicie go używać. Jeżeli gry nie ma w bibliotece lub właśnie nie ma specjalnego skryptu z czymś fajnym, to możecie zainstalować tą grę sami. Jest to banalnie proste. Ja na przykład nie mam w komputerze napędu DVD, więc zgrałem sobie płytki na dysk twardy. Zainstaluję na waszych oczach Wolfenstein 2009, który był dołączony do CD-Action. Tutaj jest oryginalnie plusik na ekranie, ale ja mam ciemny motyw Cadpuccino zainstalowany w systemie. A Linux względem Windowsa ma to do siebie, że prawie wszystkie aplikacje używają tego samego motywu, który jest wbudowany w system I z jakiegoś powodu Lutris nie ma białego plusika u mnie, nie wiem czemu No i tutaj mamy opcję do wyboru Więc co, ja mam e, grę w formie pliku ISO Więc chcę zainstalować Windows Game From Media Tak, z jakiegoś dysku Podaję nazwę gry, w moim przypadku to jest Wolfenstein 2009, żeby miał ładnie podpisane no i do wyboru mam Setup File. Klikam Install, Install i teraz mnie prosi, żebym zaznaczył, gdzie jest plik instalacyjny. Więc wchodzę sobie na mój dysk, gdzie mam Wolfensteina i co, wybieram prawym na archiwizację i chcę, żeby mi go wypakował. Mam folder Wolfenstein 2009, trochę dziwne, że Lutris nie wspiera formatu ISO, jest to dla mnie strasznie dziwne. Okej, okay. no to co, Browse położenie, mój dysk folder Wolfenstein pliki do setupowania to jest cda menu bo technicznie to jest płytka z cd action więc mogę otworzyć ten launcher cd action ale mogę też wejść bezpośrednio do pliku setup tej gry nie który jest akurat w folderze pełne więc pokażę wam że, że cd action też się odpala i nic się złego nie stanie ale, jakbym chciał skipnąć ten instalator set, ten launcher CD Action, to mogę od razu wejść i zaznaczyć Exe do instalacji gry. On teraz w tym momencie tworzy yy, taką butelkę w bajnie. No i mam launcher CD Action, nie? Zgadzam się. Wolfenstein instaluj. No i się instaluje, jakby to był Windows. Ok, zainstalowane. No to co? Mogę teraz zamknąć ten launcher. Instalacja zakończona powodzeniem, no to co teraz prawym Configure Jak chcę załadować sobie ładny obrazeczek to mogę gdzieś go ściągnąć prawda z internetu i sobie go wrzucić Tak samo ikonkę mogę podmienić Tutaj możemy podać te argumenty startowe tak jak na Steamie Ale nie musimy wpisywać wszystkich ponieważ tutaj możemy zaznaczyć na przykład Że chcemy AMD FSR wsparcie na przykład a w system options mogliśmy zaznaczyć, że chcemy Game Mode i ja chcę Mango Hat, więc mam to już włączone. Jako Wine Version wybieram GE Proton, ponieważ Lutris GE Proton, ponieważ moim zdaniem to jest lepsza wersja niż te oficjalne, które są dostarczone, więc wolę włączyć ten. DXVK to jest narzędzie, które odpala gry z DirectX 9, 10 i 11 na Linuxie. Wolfenstein 2009 jest stary, więc na pewno będziemy używać DXVK. WKD3DD jest dla gier, które używają DirectX 12. Ta gra jest za stara, żeby tego używać, więc mogę sobie to wyłączyć. NTEI tu nie potrzebuje wsparcia Battle więc też sobie mogę to wyłączyć. Można to też zostawić domyślnie, jakby nic się niezłego nie stanie, nie? No i w ten sposób to by było tyle. Mam grę zainstalowaną, klikam Play i powinna się gra bez problemu uruchomić. Ten czarny kwadrat jest bugiem. Spowodowanym tym, że Lutris nie do końca wie, jak się zachować, jak wyłącza się kompozytor, bo jak opowiadałem na filmie, Game Mode mam włączony, więc kompozytor zdycha i patrzcie, gra działa. Gra działa natywnie, jakby to był Windows. Jak pewnie widzicie, po moim Lutrisie mam na przykład zainstalowany Little Fighter 2. Bez problemu zainstalowałem używając skryptu instalacyjnego jak klikniemy na plusik to tu jest Search the Lutris website for installers i tu możemy wpisać nazwę gry która nas interesuje więc pisałem sobie Little Fighter I mam ktoś zrobił skrypt instalacyjny Little Fighter 2 i tutaj mam do wyboru wersję jest tylko jedna czyli ona uruchomi mi Tę grę w formie wajna. Jeżeli nie chcę korzystać ze skryptu mogę sam pobrać plik instalacyjne gry, czy tam paczkę z plikami, i tak jak z Wolfensteinem, sobie po prostu grę dodać. Tak samo Heroesy trójkę sobie dołożyłem, mam y, pliki już wypakowane z Ubisoft Connect. Y, no i co, ja sobie po prostu dodałem runner, i mam Heroesy trójkę tutaj odpalone, także wszystko działa zajebiście. Lutris, tak samo jak Heroic Game Launcher, potrzebuje runera do uruchamiania windowsowych APEG i gear. Domyślnie jest to Wine Lutris, ale powiem wam szczerze, że on jest słaby. I tutaj z pomocą przychodzi Proton App Qt, aplikacja o której już opowiadałem. Możemy pobrać w nim WineGE w najnowszej wersji i użyć go w Lutrisie, przypisując go do gry. Dzięki WineGE możemy też wpisać DXVK Async równa się 1. Jak zauważysz, że gra się tnie w wyniku kompilacji shaderów. Ogólnie niezalecane jest używanie Protona poza Steamem i WineGE to jest tak naprawdę ProtonGE bez steamowych bonusów w tym narzędziu. Z moich Lutrisowych doświadczeń, Soapbox Race World, choć uruchamia launcher gry, to już gry nie da rady uruchomić i nie wiem co z tym faktem zrobić Battlefield 1 pobrałem przez Origin i EA App i grałem bez problemu najnowszą TrackManie udało mi się zagrać również jak gdyby nigdy nic pobrałem też gry z mojej biblioteki Amazon Gaming którą udało mi się zsynchronizować więc możemy w trochę gier pograć ale po raz kolejny podkreślam, że nie wszystkie się uruchamiają to co jest fajne w Nobarze to to, że sporo gier w które gram chodzą o wiele lepiej niż się spodziewałem o wiele lepiej niż na Windowsie na przykład Forza Horizon 5, która była moim nemesis na Zorinie, gdzie kazali mi czekać dobrą godzinę na pierwsze uruchomienie, teraz czekałem raptem 2 minuty i gra chodzi lepiej niż na Windowsie. Shutterline, nowa strzelanka, w którą się wciągnąłem, działa wyśmienicie z Proton GE. Tak samo Payday 2, Killing Floor 2, no po prostu orgia. Jakiekolwiek spadki wydajności możemy zobaczyć tylko z dwóch powodów. Po pierwsze to te przeklęte shadery, o których lekko opowiadałem. Gra musi przetworzyć shadery. I z tym posiada funkcję, która pozwala takie shadery przetworzyć podczas pobierania lub pierwszego uruchomienia gry, w zależności od tego, jaką opcję mamy włączoną w systemie. Lutris tego nie ma, więc gra będzie mielić shadery podczas uruchomienia gry i podczas pierwszych sekund bądź minut rozgrywki. AMD ma bardzo szybki kompilator o nazwie ACO-AKO. Więc jak masz radę ona, albo grasz na Steam Decku, to problem z shaderami nie jest tak duży jak na NVIDII. Jak wspominałem wcześniej, DXVK wersji 2.0 znacznie naprawi ten problem, ponieważ w najnowszych sterownikach NVIDII dokonano dużych optymalizacji obliczania shaderów w środowisku Vulkan. Drugi powód słabej wydajności, to oczywiście słaba translacja bibliotek przez Proton. Jak gry używają bardzo dziwnych bibliotek, to mogą mieć słabe wsparcie na Linuxie. I mogą degradować wydajność. Na przykład Black Ops 3 na dzień dzisiejszy nie potrafi u mnie przekroczyć 75 FPS na moim komputerze z jakiegoś powodu. Jeżeli zamierzacie podpiąć Windowsowy dysk z grami do linuxowego Steama, to miejcie świadomość tego, że po pierwsze, nie wszystkie gry potrafią się uruchomić z dysku NTFS. A po drugie, samo podpięcie dysku to za mało i trzeba koniecznie utworzyć symlink, by gry zapisywały stan na linuxowej partycji, a nie windowsowej. Ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to uszkodzicie sobie dysk Pisałem o tym zresztą kiedyś na stronce linux.rbtv.pl. I na sam koniec opowiem Wam, jak wygląda sytuacja ze speedrunningiem na Linuxie. Otóż, LiveSpeed jako program obecnie dostępny jest tylko na Windowsie. Linux potrafi go uruchomić, ale nie działają globalne skróty klawiszowe, więc AutoSplitter też nie działa. Ktoś musiałby zrobić narzędzie, które pozwala nam manipulować LiveSplitem, używając wtyczki LiveSplit Server, gdzie naciskając klawisz globalny, uruchamiałby komendę w LiveSplicie przez ten serwer. Twórcy LiveSplita pracują aktualnie nad nową edycją swojego programu o nazwie LiveSplit One, który będzie cross i używa przeglądarki jako źródło funkcjonowania. Live Split One to wygodna forma mierzenia czasu na Linuxie Niestety nie posiada wsparcia auto na ten moment, więc pomiary musisz robić ręcznie. By najlepiej używać Live Split One, polecam pobrać wtyczkę do OBS Studio o nazwie OBS Live Split One, który pozwala nam dodać program jako warstwę w OBS. I bezpośrednio go tam konfigurować. Możemy wtedy zmienić skróty klawiszowe tam, gdzie OBS Studio posiada ustawienia od skrótów klawiszowych. No i to by było na tyle z moich porad, ale ten film był długi. W końcu mam system, z którego jestem bardzo zadowolony. Nie będę wijać w bawełnę, liczę na to, że z popularnością Steam Decka coraz więcej gier będzie dostępnych na Linuxie. W tym popularne strzelanki, by w końcu usunąć partycję z Windowsem na dobre. Liczę na to, że gdy Valve wyda nowe gogle VR, wsparcie wirtualnej rzeczywistości masowo się poprawi, bo ten temat bardzo kuleje na Linuxie. Dajcie mi znać w komentarzach jak się bawicie na Nobarze, a ja zanim się pożegnam to może wytłumaczę się w końcu z mojej nieobecności na kanale. Nie wiem jak działają posty na YouTube, ale wrzuciłem post, w którym poinformowałem Was, że niestety nie mam czasu i chęci by prowadzić ten kanał regularnie. Nie zarabiam ani złotówki na YouTube i nie planuję zarabiać, więc jako hobby poświęciłem mu bardzo dużo czasu przez ostatnie dwa lata, na czym ucierpiały inne elementy mojego życia. Dlatego też odszedłem na taką luźną emeryturę, gdzie czasem coś tutaj wrzucę, ale nie za często. Gdy kupię nowy gogle VR, a prawdopodobnie to będzie Pico 4, to na pewno Wam je zrecenzuję. Oprócz tego chciałbym opowiedzieć Wam nieco więcej na temat moich ulubionych gier w jakie grałem Ale do tego wszystkiego trzeba się najpierw zebrać I choć nadal jestem na moim Discordzie i w weekendy staram się pokazać na Twitchu To nie, nie będę Was okłamywać, że wcale tak dużo tego czasu do siedzenia przed komputerem nie mam Dziękuję Wam bardzo za te wsparcie przy ostatnich filmach I dotrwanie do końca tego filmu No i cóż, no do zobaczenia